Nie, naprawdę dziękuję. Ja już mam fotowoltaikę, także żegnam pana. Do widzenia. Siemaneczko, to nie jest telefon stacjonarny ani budka telefoniczna. To jest ładowarka do samochodu elektrycznego typu wallbox, czyli taka do powieszenia na ścianie garażu. I właśnie dzisiaj mam zamiar sobie ją zamontować. 7,4 kW, jednofazowa ZJ Benny. No i tak chodzę po garażu i gdzieś szukam odpowiedniego miejsca, gdzie by ją tutaj sobie właśnie zamontować, żeby ten przewód w sumie sięgnął do samochodu. Znaczy nie do tego samochodu, nie. Ta ładowarka jest mega nie do tego samochodu. To jest po prostu ładowarka do zwykłego samochodu elektrycznego, którego w sumie nie mam. No ale mam ładowarkę, od czegoś trzeba zacząć, także zapraszam na odcinek. Jeśli ktoś na tyle uważnie oglądał mojego vloga z targów Solar Expo pod Warszawą, to wie, że tą ładowarkę dostałem z firmy ZJ Benny w celu zamontowania i przetestowania jej w swoim garażu, co też za chwilę będę czynił i oczywiście pokażę wam, jak ją zamontować w swoim garażu. Natomiast najpierw muszę kilka słów, co tutaj się właściwie znajduje, jak to wygląda z bliska. Tak na pierwszy rzut oka naprawdę fajnie się prezentuje. Jest dosyć nieduża, lekka. Tak jak wspomniałem, jednofazowa, 7,4 kW maksymalna moc, no taką akurat dostałem. Złącze typu drugiego, czyli pasuje do każdego samochodu elektrycznego. No i już tutaj widzę, że nie ma tego oznaczenia, że jest dostęp na karty RFID, czyli dopiero mając kartę, przykładając kartę, mamy do niej dostęp. No tutaj tego akurat nie ma, no różne modele produkuje ZJ Benny. Ale za to, z tego co tutaj widzę, ta ładowarka ma DLB, czyli Dynamic Load Balance. No tak w praktyce sprawia, że ta ładowarka utrzymuje równowagę poboru prądu przez inne urządzenia na danej fazie, pod którą została właśnie ona podłączona. I to jest właśnie w celu uniknięcia przeciążenia tej fazy. Także całkiem fajne urządzonko. Tutaj jest taka szyna, widzę, montażowa do tego. W ogóle kołki, przewód, jakiś plasticzek chyba jest do podwadzania tej obudowy. O, i tu jest właśnie ten czujnik, który się montuje na przewodzie, na tej fazie. No to cóż, to by było na tyle. Muszę sobie przeczytać instrukcję i zobaczyć w ogóle, jak się to montuje, bo tutaj widzę kilka takich jest różnych elementów i będziemy montować. Sprawdziłem te instrukcje. Producent daje aż trzy. Pierwsza to jest instrukcja montażu ładowarki na ścianę. Druga to jest instrukcja tego małego modułu DLB wraz z montażem na ścianie. I trzecia to jest instrukcja obsługi aplikacji na telefon. I wiecie co? Każdy głupi potrafi to zamontować. Jest tak proste, że montaż mebli z Ikei to jest jak składanie promu kosmicznego przy tym. Najpierw trzeba zacząć od znalezienia najlepszego miejsca w swoim garażu do zamocowania takiej ładowarki. I ja właśnie znalazłem. U mnie najlepszym miejscem jest dokładnie to miejsce, ten fragment garażu. Tutaj zamontuję tego wallboxa z trzech powodów. Po pierwsze, blisko mam tutaj połączenie elektryczne, blisko mam skrzynkę elektryczną w ścianie, także będę sobie mógł puścić przewody dosyć blisko, puścić w takiej białej maskownicy tradycyjnej, żeby to ładnie i schludnie wyglądało. Blisko jest brama garażowa, czyli w razie czego można naładować samochód stojący na zewnątrz. No i oczywiście z tego miejsca w garażu i tak przewód sięga wszędzie, więc wszędzie można naładować ten samochód. Kupiłem trzy przewody elektryczne 4 mm średnicy, więc bez problemu powinny dać radę. No i do wyboru są takie elementy montażowe, dwa w zasadzie. Nie wiem, który wybrać, ale chyba się zdecyduję na zwykły kawałek blachy, po prostu. Bo taka skrzynka z połączeniem elektrycznym z kostką nie jest mi do końca potrzebna, ale producent daje taką możliwość. Dobra, montujemy to. Zanim zaczniecie wiercić, sprawdźcie sobie koniecznie, czy nie macie gdzieś w ścianie przewodów elektrycznych. Ja sprawdziłem u siebie instalację elektryczną i to miejsce wydaje się najbardziej bezpieczne. Skrzyneczka zamontowana. No nie spodziewałem się, że aż tak szybko, no ale zostało mi jeszcze podłączenie przewodów. Tutaj trochę może zejść.
Poprowadziłem rynienkę na przewody, teraz już tylko trzeba zdjąć wieko, rozkręcić ładowarkę i podłączyć kable. Zajrzyjmy do środka. Tutaj nic takiego szczególnego to nie ma. Najbardziej mnie interesuje podłączenie prądu. Już tutaj widzę, że jest faza 0 i uziemienie. I tutaj DLB, przewód do tego modułu. No dobra, działamy dalej. Postanowiłem, że fazowy przewód puszczę przez ten czujnik do modułu DLB. Mam nadzieję, że będzie OK. Przewód do sterowania czujnikiem DLB podpinamy dokładnie w tym miejscu. Myślę, że tutaj już wyczerpałem temat. To tyle. No, w zasadzie to już zostało mi tylko zamontować ten moduł DLB. Tu sobie zaznaczyłem, jest taka szyna montażowa. Tu ją zamontuję i to będzie wyglądało tak. I gotowe. Ładowarka zamontowana. Status świeci na zielono, czyli wszystko jest OK. Moduł DLB też działa. Czas zainstalować aplikację. No i najważniejsze, zadzwonić po kumpla, który ma samochód elektryczny. I ładujemy. Siema! No i jest. Proszę bardzo, Kia EV6 wjechała, Łukasz, siemaneczko. Sieka. No i co? Chciałeś naładować furę u mnie w garażu? Podładujemy, zobaczymy, czy się ładowarka do tego nadaje. Dobra, ładowareczka ma złącze typu drugiego, czyli chyba OK, nie? Jest, w porządku. Coś takiego? Coś takiego masz? Identycznie. No to dawaj, próbujemy. Gdzie się u ciebie podpina? W Kia. Jesteśmy z drugiej strony akurat. Sprawdzimy, czy to, co wymyśliłem, czyli montaż ładowarki tutaj, się sprawdza. Dobra. Przyjeżdża ktoś, Kia EV6 i co? I zaraz zobaczymy. Nie wybuchnie. O, coś tam mrugnęło. Chyba jest OK. Zalogował się. Samochód też poczuł tą ładowarkę. Czyli jest OK? Jest OK. Jest OK, ładujemy. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda na aplikacji. Aplikacja ZBox pokazuje nam. W tym momencie mamy ładowanie na poziomie. Nie, nie ładuje się teraz? No, ładuje się. Ładuje się 4 kW. Aha, dobra. Ładowanie mamy 4 kilo w tym momencie. Co na takiej aplikacji tak naprawdę można sobie zobaczyć? Oprócz tego, że mamy 18 A, 3,9 kW wyjście w tym momencie, temperatura 29 stopni. Co tu jest? Energia. Jaką żeśmy oddali z ładowarki do samochodu, tak? Tak, tą, którą samochód pobiera. Mhm. No i aktualne napięcie prądu, które mamy w sieci. Mhm. 211 V. Trochę małe napięcie mam, nie wiem czemu. No to jest o tyle ważne, a właśnie ta jakość tego prądu, tak? Po to, żeby nam się nic nie restartowało, nic nie psuło, musimy zapewnić wystarczającej jakości prąd w naszym gniazdku. W każdym razie, jak widać, ładuje się. 88% mamy, tak? Tak. Powiedz mi, jaki tu w ogóle zasięg jest w Kia EV6? W Kia EV6 mamy teoretycznego zasięgu 528, to co podaje nam producent. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że można zrobić więcej, bo po mieście udało mi się kiedyś zrobić 550 km. Po trasie w dobre, fajne dni, gdzie nie ma deszczu, gdzie nie ma zbyt dużo wiatru, możemy zrobić 360 km autostradową prędkością, 130-135 km na godzinę. Natomiast jeżeli chodzi o jazdy zimą, bo tej jazdy też doświadczyłem, no to ten zasięg nam już spada na autostradzie do 270 km. Kontroluję, co się dzieje, cały czas ładujemy, status jest zielony, czyli wszystko jest OK. Jak widać, ładowarka działa. No, ja myślę, jakbym miał podsumować montaż takiej ładowarki w swoim garażu, bo ja akurat nie mam samochodu elektrycznego, ale mając taką ładowarkę, to jest na pewno taki pierwszy krok do tego, żeby może zmienić wreszcie furę
na elektryczną i... No tym bardziej, że masz fotowoltaikę, tak? Tak. Masz ten bezpłatny prąd, więc bezpłatny. Ale co chciałem powiedzieć, znajomi, którzy mają samochody elektryczne, teraz będą do mnie przyjeżdżać, żeby sobie naładować po prostu za darmo. Dobrze mówię? Super. No dobra. To tyle w tym odcinku. Pozdrony w takim razie dla wszystkich. Trzymajcie się. Elo. No jest. Ciągnie cały czas. Concorde, nie? Niezły. No fajnie, fajnie. I już mamy ile? 100? Znaczy 50. Nie, 50 mamy oczywiście. Do 50 idzie. Razy 3. No dobra, fajnie.